Mam go. No i już jesteśmy odcięte. Tak? Tak, teraz trzeba to położyć. O. Suki bez tyso. Czekaj, jeszcze jeden plaster pokażemy. Aha. Zdejmiemy. To może i ten drugi od razu weźmiemy, co? No jak tam chcesz. Bo trzeba było dyma odpalać. Wiesz, one potrafią rządzić. To nie jest tak, że one jaj nie mają. Kurczę, powinienem sprawdzić, czy na boki nie jest przykitowany. Mogę do boku przylepić i... I się oberwie. Dobrze, to się nie oberwie. Urwać. No tak, no oberwie. No oberwie. Ale taki ciężki. No dawaj go w górę. Co? No. Spadę, mam. No. Ale na tym jest czerw, widzisz? Czerw co tutaj? Ten, no, tylko tu z tej strony. Gdzie czerw co to? Tutaj, to rozklepione, niżej. A to czerw, no, co tam jest ten czerw? Młoda pszczoła, no jej szkoda, aha, wiesz. Sam wyżej jest. Trzeba czekać. A co, aż wyjdą, tak? Trzeba czekać, aż wyjdą, albo i jesieni, wtedy na jesieni. Tyle nie ma czerwa. Wrnąć. Nie ma, bo nie widzisz. Ale plaster się macha. Co widać? Pokaż następny. Następny. Ten, że też jest od góry. Że trzeba pokazać. Miód. Dobra, chowamy. Kurczę, trzeba normalnie siły. No ciężkie patrzmy. Jutro przejrzę spokojnie. Bo to nie ty pojedziesz cały. Zobaczę, co tam się nie poobrywało, ale chyba nie. No, chowajcie się pszczółki. No, uciekać. Jestem czekaj, bo to trzeba. Już patrz, już pracują. Ja tam pracuję miód. Zbieram, co przyniosłem nóżnie. Nie widzę, co? Co? No. Takie by odcinane były. Teraz czuję, że będzie żądło. Dobra, uciekać. Uciekać, bo pognioty. Jakaś się zgniotła. Ach, trzebałeś mu manie kości? No, skrzydełko jej przycięłeś. Sam robiłeś ten ulu cały? No. Ty zdolny jesteś, co? Ła. Inżynier. No co mi tam? Inżynier. Panie magister. Panie magister, no tak. Ja to wiesz, jestem od czubków. Też są potrzebne. Czubki? Nie, od leczenia. A, od... Ja nie wiem, czy mi się nie przydoby. Nie mów tego, bo miliony płaków będę to oglądać. A, ale nikt mnie nie widzi do mojej twarzy, ty. Nikt mnie nie pozna. Czy dam na koniec moją maskę? Nie no. Nie, to później możemy dograć. No gramy, dobra, to mówiłem ja. Jeszki truteń. Truteń? Mam hodowlę trutni. No może masz, nie robi. Oni tylko penisy mają, tak? Tak? Dobra, ty nic więcej. Tylko wiesz. Do brzykania. Dobro roboty. Raz w życiu, królowo. Jak to raz w życiu? Dobrze. Dość? Dobrze. To nie, to chujowa robota. Tu nie chciałbym raz. No chyba, że tak dobrze im da. No tak da, że już on drugi raz wiesz. Zbiera, nie? A, już nie. A może ona szuka, który ją w końcu zaspokoi. No. Żaden nie dogodził jeszcze. Już ten kamień?
Nic, to... Aha, ale też nakrywasz, tak? Nakrywam. Żeby w ogóle nie szły. No tam ci pokażę tamten drugi, to tam jest to inaczej zrobione, bo to było na zasadzie eksperymentu. Ale... Ale co i tak przejdź do góry, czy nie? A, bo tam te tranki po to są, tak? Żeby one nie wychodziły. Znaczy wiesz, nie chodzi, że nie wchodziły, tylko nie może być tak, żeby w domu wiatr wiał, nie? Dom to ul, tak? Rozumiem. No to ty wiesz, ty masz okno zamykane, nie? Musi nawet wychować. Nie przeklinamy, bo to potem będzie miliony będą oglądać. Natomiast no, takich milionów to nie tworzyłam, ale tam było obejrzeń, bo nie było miliona, co? Cienko. Cienko, trzeba oglądać. Jeszcze z jednego pojacowania tutaj nagrać, czy to że ktoś to będzie oglądał, bo na razie to cienko. Ludzie się nie interesują pszczółkami. Jakbyś... Nie, trzeba było zgwałcić jakąś Ukrainkę. A, przy pobieraniu miodu. I wtedy było... A chciałbym Ukrainkę zaraz, ty, no przez nie można, bo tu ludzie zaraz być posądzony. No, ale tam wiesz... Uciekajcie. No jakoś po prostu dziewczyny stąd, miejscowo. Miejscowo? Miejscowo jakieś. Nie, no to... Nie? Ja bym był tu nim... Ty to, Mozes, nie? Gwałcić tutaj? A jest to? Dobra, już bym miał to oglądać. To oglądalność ci wzrośnie. Dalej cienko, ty, szału nie ma. Reklamodawcy przyjdą, że cały kasa będzie, ty. Bo na razie to cienko to widzę. Nie robimy tego dla pieniędzy. No ale jakby coś tam skapło przy okazji, ty, no to... Myślałem, że mi gryzie. Ty, no ja na razie jest bez ofiar, co? Nic nie ciapnęło, jeszcze nic nie ugryzło. O, ty też się trusny tak ugryzł, co? Oni mówią, mają żądła? To trusny, czekaj. Jakby dla ludzi pokażę. To jest normalnie pracowite pszczółki, co? To są muchy, ale nas muchy nie interesują. To są pszczółki, a trudnia, jak zaraz chcecimy, jak trudnia wygląda, niech ludzie wiedzą. Bo wszyscy mówią trudnie, trudnie, a nikt nie wie o czym mowa w ogóle. To jest pszczółka pracująca. Tu jest pszczółka pracująca. Tu też, a trutnia, zaraz chcecimy jakieś trutnia. Gdzie jest tą trutnię? Tam tu widzisz? Wchodzę, tam. Gdzie? O, tu idzie. Tu idzie tutaj? Tutaj. Że wiesz, niech wszyscy widzą, jak wygląda trutyń. Żeby wiedzieli, o czym w ogóle rozmawiałem. O, tu jest trutyń, to jest trutyń. Nie. O, nie? Czekaj, to pszczoła. Sorry. Widzę, nie że... ma już tam. Widzę, że się nie znam. Poszło. Ale to moje pierwsze podbieranie, tak więc nie muszę się znać, nie? Poka. Poszły trutnie, skoro. Nie ma. Zaraz ci. Kurczę, szkoda, bo to młoda pszczoła. A poczekaj, jeszcze młoda, a stara. Mała? Mała. Mała, a poza tym głupia, nie? Starsza też by poleciała. A to jest trudeń, czy nie? Ten duży, ten... Nie. Nie? No to trudeń, no właśnie. O, czekaj, gdzie jest trudeń? O, jest trudeń, schował się trudeń. To był trudeń. A tutaj. O, jest trudeń, nie mamy trudnia, to jest trudeń. Masz trudeń. Różni się tym, że jest duży. Duży, pinkaty. Dobra. Duży, pinkaty, znaczy. Zamykamy, czekaj. Musisz, dobra. Co dość? Gasimy, czy jeszcze tu? Czekaj. Czekaj, ja tutaj w lot. No ale ty, nie, weź, bo masz ręce gołe. No to co, ja nie będę tam twardo łapnął. No ale... A myślisz, że zdążysz uciekać, gdyby wyciała żądłem? Myślę, że zdążam. Myślę, że nie. Co? Jakaś pszczoła mi tutaj wydyna. Myślę, że jakby tutaj zamknięć tutaj, to jest dechno, co? Nie, ale nie, dziura tu jest, to jest dziura ustawiona specjalnie właśnie, to żeby sobie wchodziło. No. Na razie, patrz, daję radę, co? Idziemy teraz wycisnąć miód, niech ścieka i obejrzymy pozostałe ule. No.